Na początku zapraszam wszystkich do udziału w Krajowym Forum Jednolitego Rynku, które odbędzie się 18 października w Ministerstwie Gospodarki. Jednolity rynek Unii Europejskiej nie brzmi może tak interesująco jak na przykład prezentacja przez partie opozycyjne kandydata na premiera, ale proszę mi uwierzyć, to jak będzie wyglądała integracja europejska na tym polu jest o wiele bardziej dla nas istotne. Rozpoznawanie w jednym kraju kwalifikacji zawodowych zdobytych w innym, rozwiązywanie sporów online między kupującym i handlującym w internecie, unowocześnienie prawa zamówień publicznych to tylko niektóre przykłady związanych z jednolitym rynkiem inicjatyw, którymi zajmujemy się obecnie w Parlamencie Europejskim. A już niedługo zajmiemy się drugim aktem o jednolitym rynku, w którym Komisja Europejska zaproponowała kolejne reformy mające przyspieszyć rozwój gospodarczy wspólnoty. Dzięki pogłębieniu współpracy w ramach jednolitego rynku Unia Europejska ma przełamać obecny kryzys, zwiększać zatrudnienie, rozwijać przedsiębiorczość i wyrównywać poziom rozwoju. To bardzo istotna inicjatywa i pole działań Unii. Od 1992 roku, dzięki integracji w ramach rynku wewnętrznego, w całej Unii powstało prawie 3 miliony miejsc pracy, a PKB wzrosło ponad 2%. W Polsce te dane są jeszcze bardziej znaczące. Dzięki jednolitemu rynkowi obywatele krajów członkowskich mogą żyć, pracować, iść na emeryturę, uczyć się czy robić zakupy w każdym kraju Unii. Nie dajcie się zwieść trudnym nazwom dyrektyw. Wbrew pozorom, jednolity rynek jest sexy.